Sprawa dróg, co gmina przejęła, podwyżka podatku i mieszkaniec Babowic 7530 zł za drogę. Myślę, jest to kwota bardzo wysoka. I my jako Rada Burmistrz do dnia dzisiejszego w tej sprawie nic nie zrobiliśmy, a tych dróg jest w gminie bardzo dużo i myślę, czas by był, żeby się zastanowić nad tym i w końcu załatwić tą sprawę na zawsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z radnych? Proszę, pani Irena. Panie burmistrzu, czy są jakieś nowe informacje w sprawie komunikacji, która za jakiś czas powinna zacząć funkcjonować na terenie naszej gminy? I kolejna sprawa, czy z chwilą wejścia w życie nowej ustawy śmieciowej mieszkańcy ulicy Gustawa Morcinka też będą, że tak powiem, klientami naszej gminy, czy u nich te sprawy i opłaty będą uszczali w spółdzielni? Tak jak do tej pory, to w ogóle ma, bo już zaczynają chodzić duże plotki, że mieszkańcy ulicy Gustawa Morcinka będą mniej od osoby i tak dalej, więc prosiłabym o wyjaśnienie tego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych? Radny Bartnicki, proszę. Panie burmistrzu, mam pytanie, na jakim etapie jest studium w chwili obecnej i w związku z pytaniami mieszkańców mam prośbę, jakby pan mógł przybliżyć scenariusz cały związany ze zmianą studium i później pan jakieś dodatkowe przeszkody. Jak to wygląda po kolei? Jakie są etapy? Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać jeszcze głos? Interpelację zapisano. Jeszcze ja mam interpelację mieszkańców gminy Świdcy. Proszą o zweryfikowanie lamp na tej ulicy i postawienie jednej lampy zaraz na początku ulicy Świdckiej. Tam po prostu jest ciemno, jest to podwórkę, także tak zgłaszali do mnie mieszkańcy i jedną prośbę mam o wystosowanie pisma do powiatu w sprawie czyszczenia rowów czy drożnych. Bo teraz śniegi już puściły, także wygląda to bardzo nieciekawie. I zapytanie też, czy mają zamiar też wycinać krzaki, krzewy z tych rowów, tak jak to czynią teraz pod Rudzińca. To ogrzewanie chyba z Techła. Przepraszam, Techła to Rudzińca. Zaczęło się to, nie wiem, dlaczego nie zaczęło od początku, ale może się nie wiem. Czy ktoś z radnych ma jakieś interpelacje, zapytania? Nie widzę. No więc przechodzimy do punktu szóstego. Czas dla rad sołeckich. Prosimy, czy ktoś z pań, panów sołtysów chciałby zabrać głos? Prosimy mikrofon. Dziękuję jeszcze raz. Musimy do mikrofonu, żeby było to nagrane, także bardzo. Prosimy. W poniedziałek odbyło się w Pniowie zebranie miejskie na temat nowej ustawy śmieciowej. Podczas tego zebrania mieszkańcy podjęli uchwałę sprzeciwiającą się budowie elektrowni wiatrowej na terenie sołectwa Pniów. Ja chciałam oficjalnie złożyć kopię dokumentów z tego zebrania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ktoś co to jest osłanda, proszę. Ja chciałbym wtedy prosić o postawienie takiego kontenera gabarytowego. Po prostu jest kilka takich posesji, gdzie jest zachodzi konieczność, żeby to wynieść. I bardzo się daje, żeby się to gdzieś wcześniej znalazło. Ja jeszcze może być tak dwa miesiące, żeby to nie wystarczy. Czy ktoś z sołtysów chciałby zabrać jeszcze głos? Nie widzę. A więc przechodzimy do punktu siódmego. Sprawozdanie z pracy burmistrza Toszka w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie burmistrza na interpelacji i zapytania. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, miałbym postawić chronologicznie te pytania były zadawane. Pan radny tydzień odnośnie pisma
No faktycznie, no, pismo poszło od nas, tak, w tej formie, w której poszło, odpowiedź pan zna, bo pan też dostał do wiadomości. Ja powiem tak, że no, my możemy wystosować kolejne pismo, tak, jeżeli to jest konieczne, ale ja myślę, że nic stoi na przeszkodzie, żeby pan radny też jakieś tam pismo do nich skierował, bo on może podpisać się jako przystęp Radzie Radny Gminy Proszek i nie ma problemu, na pewno pan też odpowiedź dostanie w tej kwestii, jeżeli pan uważa, że te pisma, które od nas wychodzą, są cały czas jakieś tam źle redagowane, także myślę, że tutaj my oczywiście kolejne pismo możemy wysłać, natomiast ja też zachęcam, żeby pan radny też może to pismo złożyć w inspektoracie, także tutaj nie ma problemu. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację z drogami, no to ja myślę, że tutaj jest stwierdzenie, że nic nie jest zrobione, jest bardzo dużym nadużyciem. Ja myślę, że pan radny powinien najlepiej wiedzieć, że w zeszłym roku wykupiliśmy dróg za 150 tysięcy, tak? 150 tysięcy to dwie drogi zostały wykupione. Dodatkowo ponad 100 tysięcy przeznaczamy co roku. W tym roku mamy 130 tysięcy w budżecie, jak wszyscy pamiętamy, na prace geodezyjne, na wydzielanie tych działek. To nie są tylko działki drogowe, tak? Też są inne działki wydzielane na podziały, na wznowienia, tam gdzie te granice nie przebiegają tak jak faktycznie powinny przebiegać. Także myślę, że jak też to porównam do okresu, kiedy zaczynaliśmy, tak? Kiedy odziedziczyliśmy poprzedni budżet, gdzie na te wszystkie kwestie było raptem 40 czy 60 tysięcy, to my obecnie wydajemy ponad 280, więc myślę, że jest naprawdę, naprawdę duży postęp. Natomiast faktem jest, że tych spraw jest sporo na terenie gminy jeszcze i że to trochę potrwa. Tak? No my, jak Państwo widzicie, czy to z mojego sprawozdania, czy między innymi z uchwał, jakie przed chwilą głosowaliście, jest obecnie sporo projektów prowadzonych. Do tych projektów też potrzebujemy wkład własny, bo tutaj szkoda byłoby zmarnować pieniądze, jeżeli obecnie są dostępne środki, bo w całym roku bardzo udało się uzyskać dofinansowanie na projekt na zamku. Grubo ponad 3 miliony, po naszej stronie tylko milion, także myślę, że warto z tych środków skorzystać i my musimy to tak wypośrodkować. Także troszkę, żeby nie zapominać o tych drogach, bo one są dla nas istotne i tutaj te sprawy się toczą, tak, żeby co roku te podobne kwoty nam to przeznaczać, natomiast też musimy pamiętać, że inne kwestie są dla nas istotne. Pani radna Irena, jeżeli chodzi o komunikację, tutaj sprawy się toczą, tak jak Państwu mówiłem, to jest dosyć dla nas długa, skomplikowana procedura, bo każda z gmin musi nas przyjąć, tak? Także my tutaj jesteśmy na etapie rozmów z wójtami, z burmistrzami tych gmin. I ja myślę, że na spokojnie tą procedurę teraz gdzieś tam wioską zakończymy i będą głosowania wśród rad tych wszystkich gmin. Mam nadzieję, że dla nas kończy się to dobrze, że każda z tych gmin wyrazi chęć, aby proszę przystąpił do tego związku. No i w tym momencie będziemy mogli dalej ustalać tak naprawdę szczegóły. Zarząd jest jak najbardziej za naszym przyjęciem, jak się porozmawiał to jest zarządem. Więc wszystkie szczegóły odnośnie już później połączeń, sieci połączeń, to po zatwierdzeniu przez wszystkie rady gmin, członków związku i naszego przystąpienia do tego związku. Natomiast jeżeli chodzi o pytania odnośnie ustawy śmieciowej, szanowni Państwo, ja to już podkreślam na każdym spotkaniu. Myślę, że kilka razy też tutaj to było podkreślane. Ten system jest systemem ogólnym, tak? To jest system, który funkcjonuje w całej Polsce i w całej Polsce są na mocy ustawy podobne zasady, czyli nie ma możliwości, żeby ktoś nie płacił, tak? Czy żeby ktoś płacił inaczej na terenie naszej gminy. Państwo głosowali uchwałę, wiecie, że jest 8 zł, stawka obniżona, 14 to normalna stawka. Takie kwoty obowiązują zarówno mieszkańców Sołek, jak i wszystkich mieszkańców Koszka. Tutaj nie ma wyjątku co do tej reguły. Także jeżeli ktoś Państwo opowiada, że gdzieś tam na osiedlu, czy w innym miejscu, czy może na Słowacji będzie płacić taniej niż indziej, to wszyscy dobrze wiemy, że tak nie jest. Ta stawka 8 zł jest stawką dla całej gminy i każdy mieszkaniec naszej gminy będzie musiał tą stawkę zapłacić. Jeżeli chodzi o pytanie pana radnego Wajdowskiego, na dzień dzisiejszy studium zostało wysłane do konsultacji do instytucji, które są zobligowane, do których musimy wysłać te studium. Po tym etapie konsultacji z instytucjami jest etap konsultacji społecznych na terenie naszej gminy.
Ja powiem tak, jeżeli Pan radny jest zainteresowany dokładną liczbą instytucji, ja tutaj nie chciałbym nikogo pominąć, to oczywiście na piśmie Pan radny może dostać od nas odpowiedź. Tak Pan Bernard jako kierownik zapisze sobie Pana, bo Pana przygotuje dokładnie terminami, kiedy poszło, do jakiej instytucji, jaki jest ustawowy termin, żeby Państwo nam odpowiedziała. Dopiero po tym terminie będą kolejne etapy, czyli konsultacje społeczne. I dopiero po konsultacjach społecznych w organie naszej gminy będzie etap ostatni, czyli głosowanie na Radzie. Tak? Wcześniej jeszcze przed tym etapem będą kwestie uzupełnienia konsultacji, tak? Czyli uwag złożonych i przez instytucje, i przez mieszkańców. Tutaj myślę, że najistotniejszy głos ma RDOŚ, tak, Stadowik, bo to jest instytucja, która odpowiada za ochronę środowiska i ona najbardziej wnikliwie przegląda te studium, tak? W momencie, kiedy jest w niej zawarta kwestia mediatorów. Także ja rozumiem, że Pan Radny chciałby na piśmie te wszystkie instytucje plus przybliżone terminy, tak, bo są wszystko terminy przybliżone, kiedy te kolejne etapy będą. Panie Burmistrzu, proszę. Panie Burmistrzu, mam pytanie. Po tych konsultacjach, jeśli te instytucje nie wniosą zastrzeżeń, ale powstaną jakieś rozbieżności w konsultacjach tutaj społecznych z mieszkańcami, czy jeszcze raz musi iść do tych instytucji do opiniowania, czy... Pan radny Kokoszka, jeśli chodzi o ulicę Śliwską, to myślę, że pan dyrektor, kierownik, przepraszam, referatu, zaproponował właśnie oświetlenia. Natomiast co do powiatów, to tak się składa, że jestem umówiony z panem starostą Tomkiem. W przyszły czwartek będzie na terenie naszej gminy. Mamy spotkania w kilku kwestiach, także między innymi poruszę tam kwestię czyszczenia tych drogów, wycinania krzewów. Jeżeli chodzi o głos pana sołtysa, to znam tego, że tutaj oczywiście my planujemy jeszcze wielki gabaryt, dlaczego my teraz myślę przed świętami postaramy się, żeby gdzieś się pojawiły. To oczywiście będziemy zdania z firmą, która to dla nas robi. Jeżeli nie przed świętami, na pewno tylko po świętach te wielki gabaryt jeszcze się pojawią. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Przechodzimy do punktu 10. Wolne wnioski, pisma i komunikaty. Czas dla mieszkańców gminy. Czy ktoś chciałby zabrać głos radny? Proszę do mikrofonu. Panie burmistrzu, ja się zwracając do tego cieku i do tego pisma do nadzoru budowlanego. Ja już od razu zgłosiłem, że te pismo źle jest napisane do nadzoru budowlanego i będzie to odrzucone. Nadzór potrzebuje konkretnych faktów. A ja nie mogę wypisać sam pisma, reprezentować jako radny, bo to nie wypada. Myślę, że stroną tutaj jest urząd, żeby tą sprawę prowadzić. Panie burmistrzu, ta sprawa się ciągnie już półtora roku i do dnia dzisiejszego nic nie zrobiono. Jedynie droga powiatowa wyciała te drzewa i dali to swoje miejsce. A ruch nadal jest niedrożny. Proszę? No ja wiem o tym. No. Ale panie burmistrzu, ja mówię, ten problem, gdzie się nadzór budowlany zajmie, powiedzmy, jaki nadzór budowlany, jak się zgłasza, przyjeżdżają, wizja, wiedzieć tak dalej. Ja w tym piśmie od razu mówię, że jest to zagrożenie niebezpieczeństwa i nadzór powinien wydać decyzję, nie się martwić urząd nadzór, bo urząd widać i kwestii nie mówią, że przez półtora roku nic zrobić, o to mi chodzi, żeby ułatwić sprawę. A ja mówię, że jeszcze druga sprawa tych dróg. Ja wiem, że drogi zostały wykupione i tak dalej, ale tych dróg jest masa do wykupienia, to ten, kto na końcu będzie miał wykupioną tą drogę, to będzie musiał cały czas ten podatek płacić. Bo nie wiem, w którym roku to się zakończy, podwyżka jest drastyczna i mieszkańcy muszą za to płacić. Ja cały czas nie kwestionuję, mówię o drogach, ale nie płaceniu podatku. O to mi chodzi. Bo urząd użytkuje. Myślę, aby tu się powinien stosunkowo do tego pytania. Dziękuję.
Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o drogi, to oczywiście mamy taką możliwość, że w momencie, kiedy ktoś się zdeklaruje, że chce przekazać gminie za swoją środkówkę taką drogę, to taka możliwość istnieje, to nie ma problemu, tak? My automatycznie wysyłamy na drogę, on wyznacza te działki i my jesteśmy w stanie poprzeć. Tak jak powiedziałem, gmina funkcjonuje, gmina to nie tylko drogi, to także szkoły, to także inne instytucje, centrum kultury. W tym momencie to my musimy funkcjonować, tak? My musimy funkcjonować i nie możemy całego budżetu, który mamy i tak niewielki, przeznaczyć tylko na wypłów dróg, które od 20 lat były dokładnie tak samo jak dzisiaj użytkowane i w tym momencie no wtedy nie za bardzo ktoś z tym coś robił. My zaczęliśmy z tym coś robić, więc myślę, że no, mamy możliwości, jakie mamy i w tej kwestii na pewno będziemy działać, na pewno powinny być one przyjmowane. Natomiast nie mamy na tyle możliwości, żeby to zrobić w ciągu jednego roku. Proszę, radny głos. Ja mam takie zapytanie poświęcone. Panie burmistrzu, rozmawialiśmy w listopadzie na temat podjęcia decyzji w sprawie tej spółdzielni, czy będziemy remontować panu profilowca, czy będziemy remontować kuchnię na zamku. Do tej pory nie dostałem takiej odpowiedzi. Drugie pytanie to jest pytanie mieszkańca gminy, że jeżdżąc teraz po gminach w sprawie tej ustawy śmieciowej, reprezentuje pan firmę, albo wozi pan firmę, która zajmuje się bateriami słonecznymi. Czy nie dobrze byłoby zapytać pana Hartaka, który się specjalizuje od paru lat i jest naszej gminy, i jego zareklamować, ale to już zostawiam panu. I trzecie pytanie, kiedy powstanie komisja w sprawie drogi? Dziękuję. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, co do budżetu, to tutaj myślę, że pan kierownik powie kilka słów, bo on jest na bieżąco w tych tematach. Co do tematu gospodarza, szanowni Państwo, nie pierwsza to jest firma, która jeździ po naszej gminie, tak? Bo już na poprzednich zebraniach wiejskich w zeszłym roku też była firma. My, szanowni Państwo, nie utrudniamy tę firmę, tak? Jeżeli ktoś do nas przychodzi i pyta, czy może przyjechać i przedstawić mieszkańcom swoją propozycję, tym bardziej, że wszystko to wskazuje, że jest ostatni rok dofinansowania do gospodarki, ponieważ te środki w Narodowym Funduszu są na wyczerpaniu, prawdopodobnie nowych nie będzie, ponieważ teraz zmieni się trochę polityka Narodowego Funduszu i będzie dopłacane do odbioru energii elektrycznej z fotowoltaiki, natomiast nie będzie już dopłaty do solaru. Ta firma zaproponowała również każdemu mieszkańcowi, który skorzysta z tej oferty, dodatkowo 20% zniżki, tak? Tylko dlatego, że ich akcja na rynku promocyjna jest objęta na terenie tej gminy. Ja Państwu już w czasie wyborów powiedziałem, że będą takie projekty, będą takie programy, także naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, za mniej więcej półtora miesiąca będą kolejne spotkania z mieszkańcami dalej odnośnie ustawy śmieciowej. Żeby pan Hartaka, czy ktokolwiek inny, kto u nas to robi, żeby przedstawił swoją ofertę. Bo szanowni Państwo, naprawdę nie ma problemu, nie polujemy żadnej jednej czy drugiej firmy. Tak? Te osoby, które, te firmy, które były w stanie zaproponować naszym mieszkańcom dobre warunki, tak, bo to też jest istotne, że te warunki są naprawdę dobre. Jak pan sobie sprawdzi w internecie, to jest 45%, to jest standard, a oni dają jeszcze do tego 20%. Także no tutaj tak, no tam po odjęciu podatku, bo tego się płaci podatki, to tak naprawdę wychodzi troszkę poniżej połowy, tak, tego dofinansowania. No, to są kwestie finansowe, już skarbowe, bo to jest liczone jako dochód, także tam niestety trzeba tego podatek zapłacić. Natomiast, szanowni Państwo, ja osobiście nikogo nie namawiam, tak jak pan wyda tych osobistów tutaj, którzy są, to ja po prostu wychodzę z tych spotkań i oni dopiero po mnie rozpoczynają najczęściej rozmowy na temat tych solarów tutaj. No nie ma żadnego przymusu, ale też to nie jest jakaś nachalna reklama, tak? Ja naprawdę nie mam przeciwko, nawet cieszyłbym się, jakby było firmy troszkę, ale nigdy mam do tej pory, no nie było takiej propozycji, tak? Żeby ktoś przyszedł, powiedział, chce być na każdym spotkaniu, przyjechać 14 razy do każdego sołectwa z osobna i powiedzieć mieszkańcom, jakie są możliwości. Także tutaj myślę, że co do tego to nie ma, no ja nie mam przynajmniej sobie nic zarzucenia, tak? Natomiast co do ostatniego pytania, to ja myślę, że to nie pytanie do mnie, tak? Ponieważ nie odwołałem tą komisję i nie ja będę ją tworzył, tak? To Państwo musicie tworzyć tą komisję jako radny, także myślę, że tutaj mam głos panu przewodniczącemu. Ja odpowiem, że odpowiadam. Ja
na ostatniej sesji prosiłem pana, aby pan zajął się tą komisją, tak było powiedziane. Skład tej komisji i trzeba określić zadanie, konkretne zadanie, co ta komisja ma robić. Ta komisja powinna się składać tylko z radnych. Powiatowych? Nie, naszych gminnych radnych. I tutaj mam prośbę, powielam tą prośbę, żeby pan przedstawił ten skład, myślę, że na następnej sesji i konkretne zadania tej komisji, bo to ta komisja powołana musi mieć konkretne zadania. Ona powinna... Panie przewodniczący, u nas to jest tak jak pan mówi, no bo ja tu nie widzę ekspertów budowlanych między naszymi tym, a tam by nam należało powołać ekspertów budowlanych. Wtedy komisja wnioskuje. Nie można tego zrobić, tak? Komisja może poszerzyć później ewentualnie o... Skład nie poszerzyć, ale może zaprosić ekspertów na obrady, żeby... Czy są jakieś... A oczywiście kto to będzie pokrywał koszty? Gmina. Także my z naszego budżetu będą te pieniądze. Prosimy do mikrofonu, jeżeli ktoś ma pytania, jeszcze interpelacje. Pan radny Marcinek, proszę. Ja w sprawie tej komisji, no skoro już pytam, ja mam trochę serdecznie dosyć komisji śledczych, których mam w telewizji nadto, ale skoro już ma być taka komisja, ma to być zadanie bojowe typu Orlik, to żeby nie było takiego pustego przebiegu, chciałbym, aby ta komisja przy okazji zechciała się zająć dokładnie salą przy szkole podstawowej w Poszku. Od kiedy powstała, na jakich zasadach, ile spotkań było z przedstawicielami, w jednym zamachem, żeby to miało ręce i nogi. Nie będziemy się dzisiaj przepychać, że coś dzisiaj nie działa, czy działa, jak to funkcjonuje. Dwa bojowe zadania. Orlik i sala gimnastyczna w Poszku. No ja myślę, że sala również jest w naszym interesie, także to jest tak, że my jako radni powinniśmy interesować się wszystkim, także dziękujemy. Czy ktoś z sołtysów? Nie widzę. Czy ktoś z mieszkańców chciałby zabrać głos? Proszę o mikrofon. Prosimy do mikrofonu przedstawić się. Moje nazwisko Robert Paweł, jestem mieszkańcem Kotlina. No jak pan już mówił, że jest dwie sprawy do tej komisji, która się ma powołać, no ja bym miał gdzieś trzecią sprawę do tej komisji, bo szkoda, żeby się komisja powołała i nas z jednego powodu. Także ja bym chciał czytał pismo, to właśnie najbardziej do pana radnego Juliusza Kuca. Do radnego pana Juliusza Kuca. Na ostatniej sesji radny Juliusz Kuc postulował o powołanie komisji mieszanej do przeanalizowania budowy Orlika. Wspomniał również o kwestii delegacji i osób wyjeżdżających do Hohenau. Interesował się również losem zwolnionych pracowników opieki społecznej. Postawa ta jest godna podziwu, gdyż bardzo się chwali takie zaangażowanie i gorliwość, jaką wykazał się w swoich zapytaniach radny Kuc. Jak się mówi, lepiej dmuchać na zimno. Nawiązując do jego postawy, musimy wyrazić głęboki żal, że nie był radnym poprzedniej kadencji. Radny Kuc miałby duże pole do popisu, gdyż jest wiele kwestii do dzisiaj niewyjaśnionych. Postuluję, by komisja, która powstanie, zajęła się również wyjaśnieniem powyższych kwestii. Po pierwsze, dlaczego gmina Toszek musi płacić 300 tysięcy złotych kary i kto jest za to odpowiedzialny? Drugie, czy radny poprzedniej kadencji, pan Christian Ciołbasa, miał prawo wystawiać faktury na imprezy gminne i Centrum Kultury Zamek w Toszku? Czy nie doszło do konfliktu interesów? Czy były to zgodne z prawem? Proszę o wyjaśnienie również kwestii, w jakim charakterze pan Ciołbasa wraz z rodziną wyjeżdżał na delegację do Hohenau. I trzeci wniosek, wnioskuję o sprawdzenie, na jakich zasadach sprzedano mieszkanie w budynku gminy, gdzie znajduje się przedszkole w Kotlinie i czym kierowała się ówczesna władza, bo na pewno nie dobrym dzieci. Osobie prywatnej sprzedano pomieszczenie o powierzchni powyżej 35 metrów kwadratowych, gdzie obok znajduje się przedszkole i na powierzchni 36 metrów kwadratowych odbywały się zajęcia dla dzieci
No około 30 dzieci się bawiło tam w tym przedszkolu, a obok była sala, no 40 elementów kwadratowych, podobając przybliżenie, podobanie, jak nie jest w stanie zmierzyć. I po prostu, no dobro dziecka, po prostu nie wiem, na czym to polegało, czy chodziło o Chińczyków, no traktować jak nasze dzieci jak Chińczyki, no w małym miejscu, rozumiem, jak chodzi. No i z niecierpliwością czekałbym na wynik pracy komisji. Proszę o ich publiczne udostępnienie i odpowiedź na piśmie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ale ta komisja bardzo jest wskazana, żeby powstała, bo po prostu można coś zbadać, nie? Ten Orlik, takie rzeczy, no lepiej dmuchać na silnie, wie pan. I myślę, że ta komisja może też się cofnąć do tych, no po prostu te są kwestie, to nic się nie wyjaśnione, ja bym chciał po prostu wiedzieć. Ja pana rozumiem, to co wiem, to panu mogę odpowiedzieć. Ale historii pana Kiełbasy nie wiem. Nie no, wie pan, komisja może zbadać, bo to też jest papiera, tam musi być, no w gminie to musi być wszystko gdzieś wiadomo, no. No wie pan, jak ta komisja już powstanie, nie, no żeby nie jedną rzeczą, ale parę rzeczy gdzieś na uwadze. O, dziękuję. Ja bym bardzo prosił, żeby pan tu dosiążyć do pismo, tutaj dalej. Czy ktoś z mieszkańców chciałby zabrać jeszcze głos? Kuczkowski Marcin. Proszę. A propos tej komisji, to chciałem zauważyć, że komisja powstała dotycząca Orlika, natomiast może powołamy osobną komisję do Archiwum X, bo to jest rzeczywiście już święgowarty program na sali naszej sesyjnej. Ja mam takie pytanie do pana przewodniczącego Rady Miejskiej. We wrześniu pan powiedział, że są komisje Rady Miejskiej nagrywane. Okazuje się, że raz są nagrywane, raz nie są nagrywane rzeczy, które mają być w protokołach. Protokoły są powiedzmy, no nie są zamieszczane i dlaczego tak się dzieje? Już odpowiadam. Mamy sprzęt, jaki mamy. Także nasz sprzęt to są kasety zwykłe, magnetofonowe. Nie stać nas na razie, żeby zakupić sobie jakiś taki porządniejszy sprzęt. Wnioskowaliśmy do budżetu, są inne potrzeby. Nie będziemy na razie zakupywać tego sprzętu. Nie nagrywamy, nagrywamy co niektóre sesje wybrane, które losowo wybieram sam. Komisję tak samo. Nie wiem, czy jest możliwość, aby z VHS-u udostępnić to gdzieś tam w internecie, czy jest możliwość jakiegoś zgrywania tego. My nie mamy, do obsługi rady jest pani Dorota, ona też nie będzie zajmować się jakimś zgrywaniem kaset i innych tych. Także prosiłbym bardzo o cierpliwość, wyrozumiałość, może znajdą się takie pieniądze, gdzie będziemy mogli sobie zakupić sprzęt nagrywający. Ten sprzęt nagrywający musiałby być na każdym stole gdzieś obejmować, każdy ten, bo wiadomo, gdzieś ktoś kulowara coś powie, gdzieś tam po cichu. Nie będzie tego słychać. Ten powiedział, ten nie powiedział. Mogą być różne niesnacki. Także na razie to, co mamy nagrywane, jest dostępne. Jeżeli ktoś z radnych ma chęć przesłuchać sobie kasety, nie ma problemu. Panie przewodniczący, ja jestem pełen podziwu dla pani Doroty, bo naprawdę robi taką bardzo ciężką pracę. Natomiast dla mnie to, co pan mówi, to jest nieudolność pana jako przewodniczącego, który prowadzi sesję, bo ja panu udowodnię, jutro ukaże się być może w internecie właśnie telefon komórkowy za 200 zł. Nagrywa głos i wideo. A dyktafon kosztuje 50 zł, które można zabrać na zamek, gdzieś tam też nagrać. Skoro się do mikrofonu mówi. To jest taki wydatek, tak 50 zł, bo się okazuje potem, że w protokołach pewne rzeczy są pominięte, dla mnie bardzo ważne, powiem szczerze. Dobrze, każdy ma jakieś tam ważne swoje rzeczy. My w protokole ujmujemy główne tematy. Główne tematy są ujmowane, nikt nie pisze, że ten powiedział dokładnie słowo w słowo. Ja nie chcę stenogramu, panie przewodniczący, mniej więcej, żeby był oddany porządek obrad, a kojarzy pan na ubiegłoroczny, na styczniowej sesji moje zapytanie do pani radnej Ingi Portowej odnośnie udziału spółdzielni socjalnych. Kojarzy pan to pytanie i tą rozmowę? Kojarzę. Pan podpisywał protokół, tam w ogóle z tego nie ma ani innego słowa. Ja mogło chociaż być częściowo coś napisane. To jest w ogóle dla mnie wycięte i to jest, powiem szczerze, nieetyczne. To jest standard, który pan reprezentuje. Jeżeli by pan uważnie czytał ten protokół, jest temat nakreślony. Tego tematu nie ma. Jest temat nakreślony odnośnie samej spółdzielni, ale nie pani radnej. Także to jest różnica. Nie będziemy jeszcze tutaj. Dobrze. Dziękuję. Każdy czwartek dostępny dla mieszkańców od godziny 15 do 17. Jeżeli są jakieś problemy mieszkańców, zapraszam. Dziękuję za informację. Do pana burmistrza mam takie pytanie, co wiesz pan Kuc nawiązał odnośnie tej firmy z Gliwic, co Solary tutaj nam proponuje. Ta firma z Gliwic, jakie płaci w gminie podatki, powiem tak szczerze, bo byłbym zainteresowany.
To nie ma żadnego znaczenia, tak jak płaci podatki, bo nie płaci podatku. Dobrze pan o tym wie, że jeżeli jest wynik, to płaci podatki. To było pytanie retoryczne, wiem dobrze, nie płaci. Ja chciałbym się odnieść też do tego, co pan powiedział na początku, tak? Czyli że pana interesuje tylko Orlik, tak? Bo ja tak odebrałem, że pan mówi, że reszta to jest szopka, więc ja panu gratuluję dobrego samopoczucia, jeżeli inwestycja, która jest na 1 600 000 obecnie, pana interesuje, że jest prawdopodobieństwo, że coś jest źle zrobione, tak? W momencie, kiedy jeszcze nie jest oddana. Ta inwestycja, która kosztowała ponad 2 miliony, jest całkowicie tak naprawdę skaszaniona, że użyjesz słowa takiego nieprzyzwoitego. Wie pan doskonale, że dzieci nie ćwiczą tam dzisiaj, ćwiczą tylko na własną prośbę, bo jest ogrzewanie nieczynne. Od 2 lat bijemy się tak naprawdę z wykonawcą o poprawę tej inwestycji. I pan stwierdzi, że to jest szopka, natomiast Orlik, który jest jeszcze nieskończony, który będzie teraz na wiosnę kończony i który będzie zrobiony z pewnością dobrze i posłuży przez wiele lat, jest dla pana oczkiem w głowie. Także gratuluję samopoczucia i gratuluję pana postawy względem gminy i względem dbałości o interesy gminy. Dziękuję panie burmistrzu. A propos komisji specjalnej, to komisja powstała do wyłonienia, do sprawdzenia Orlika i trudno jest teraz do tej komisji dorzucić szereg rzeczy, które były kiedyś tam, bo ta komisja nic nie rozwiąże i pan o tym dobrze wie. I na ten temat kończę. Panie Puczkowski, pan pozwoli, że tak samo jak radni zdecydowali, że komisja będzie się zajmować Orlikiem, tak samo radni mogą zdecydować, że komisja będzie się zajmować innymi sprawami, między innymi tymi, o których tutaj wspomniał pan profesor. Także to jest tylko i wyłącznie decyzja radnych, nikogo innego, nawet nie moja. Zgadza się, także radni jako jedną stosowną uchwałę. Zostawmy te decyzje radnym, oni na pewno to rozważą i będą w tej kwestii działać, tak? Rozumiem pana. Ja a propos jeszcze tematu tych solarów, panie burmistrzu, bo my chyba trochę źle postrzegamy przedsiębiorczość lokalną, bo na pewno pan Hadlapa do pana maile jakieś pisał, bo wczoraj nawet z nim rozmawiałem w tym temacie. I powiem szczerze, gdyby ta osoba, czy pan Hadlapa, czy firma Instal Profit, która robi też solary, zakłada w naszej gminie, mogła skorzystać z tych spotkań, może by zatrudniła jednego pracownika, jednego mieszkańca gminy, dwóch, może by zapłaciła większe podatki. To jest wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, a nie branie ludzi z Gliwic. Tak naprawdę, kto ich zaprosi, bym chciał też wiedzieć. Bo sami chyba się nie zgłosili, bo takich informacji nie mają. Szanowni Państwo, ja powtarzam po raz kolejny. Pan Hadlapa nie wystąpił do mnie z wnioskiem o to, żeby uczestniczyć w spotkaniach, żeby oddawać mieszkańcom pełną usługę łącznie z dofinansowaniem. Tak, pan Hadlapa praktycznie wystąpił, że jest instalatorem i że może te kwestie przeprowadzić. Tak? Natomiast ja Państwa zapewniam, że nikt tych Państwa nie zapraszał do nas. Tak, oni tak jak poprzednia firma sami się zgłosili. Tak to już jest w biznesie, że... Sami wchodzą na czyjeś podwórko, tak? Te firmy przychodzą do mnie i pytają, czy jest taka możliwość, aby wystąpić na tych spotkaniach. Także, szanowni Państwo, tutaj nie ma podwórka. Doskonale wszyscy wiemy, że żyjemy w kapitalizmie, jest wolny rynek i to klient czy mieszkaniec, który będzie nasz, decyduje, czy korzysta z tej firmy, tak jak i z poprzedniej. Tak? Jakoś, ja nie pamiętam, żeby pan rok temu mówił, o jakichś problemach, może była inna firma, tak? Słoneczna gmina, jak dobrze pamiętam program, dokładnie te same zasady, też 60% dofinansowania, też mieszkańcy skorzystali, do dzisiaj by pan chodził na wszystkie spotkania, nie tylko wybrane, gdzie mówimy o wiatrakach. Pan by wiedział, że mieszkańcy są zadowoleni, że już niektórzy mają oszczędności z tego tytułu. Ja myślę, że po to jest głównie, żeby im to umożliwiać. Natomiast dla mnie firma nie ma najmniejszego znaczenia. Firma A, B czy C nie jest istotna. Dla mnie liczy się efekt. Tak jak się liczy efekt dla Orliku, nie liczy się firma, bo ona go tylko buduje. Tak samo się liczy dla mnie efekt. Liczy się efekt, a nie firma, która buduje u nas solary. Tym bardziej, że w internecie każdy może znaleźć tysiące firm i je do Toszka prowadzi nawet ze Szczecina, a nawet ma tu dzisiaj. To jest taka możliwość. To jest wolny rynek, tylko jeżeli pan jest gospodarzem spotkania, to proszę mi nie mówić, że przychodzi firma A, B, C i C i wchodzi i mówi, ja sobie będę robił promocję mojej firmy. Bo promocja lokalnej przedsiębiorczości polega na tym, na wspieraniu lokalnych przedsiębiorców. Bo oni tu mieszkają, płacą podatki, ich dzieci chodzą do szkoły, płacą pieniądze w sklepach i to jest kółko zamknięte. Ale pan tych rzeczy, powiem szczerze, nie rozumie. I ostatnie mam pytanie takie do pana burmistrza. Strategia rozwoju gminy Toszek, były zaproszone osoby do tej strategii. Konwent strategiczny, to fajna nazwa, debata, w jakim kierunku ma pójść gmina Toszek. I pamiętam, jak dziś pan zgłasza po stronie szans odnawialne źródła energii.
Ja zgłaszam jako zagrożenie budowę farmy wiatrowej. Osoba prowadząca to spotkanie mówi, czy pan jest przeciwny do mnie, tak się zwraca odnawialnym źródłom energii. Ja mówię, absolutnie nie. Jestem tylko przeciwny budowie farmy wiatrowej w gminie Toszy. To zostało wpisane, pod czym czytam strategię, która się okazała na stronach Urzędu Miejskiego. To moje zagrożenie zostało wycięte. Ja rozumiem, że my się możemy wspierać, debatować w pewnych kwestiach. To jest właśnie demokracja. Natomiast jeżeli coś jest wpisane i potem się okazuje, że to jest wycięte, no to kto to wyciął i dlaczego? Pan doskonale wie, bo pan był na tym spotkaniu, że tam bardzo dużo informacji było wpisanych, których obecnie nie ma. Pan ma materiały z tych spotkań. Pan doskonale wie, że firma, która to robiła, ta możliwa firma, to ci państwo, którzy się tym zajmują na co dzień, są zawodowcami, wybrała rzeczy istotne, tak? Wybrała rzeczy istotne i pan doskonale wie, że nie tylko ta kwestia jest nie ujęta, pozostałych wiele innych kwestii też jest nieujętych, tak? Więc w tym momencie jest obecnie możliwość konsultowania tej strategii. Może pan wnieść swoje uwagi do tej strategii, ale wszystkie będą rozpatrywane, także tutaj jak najbardziej ma pan dalej możliwość, natomiast no, ja nie mogę odpowiadać za coś, co robi firma, która za to bierze pieniądze, tak? Także w tym momencie. W tym momencie, no szanowni państwo, no ja rozumiem wszystko, ale na dzień dzisiejszy nie ma firm, które działają charytatywnie, tak? Wszystkie firmy, które tego typu dane strategie wykonują, pracują za pieniądze, to zatrudniają ludzi, którzy no, pracują, żeby zarobić pieniądze, a nie żeby być wolontariuszem nie doszedł. Także tutaj, szanowni państwo, jak za wszystkie inne usługi, łącznie ze sprzątaniem na przykład chodników czy ulic, o których przed chwilą mówiliśmy, firma Remontus na wykonuje, też za to płacimy. Panie Burmistrzu, pewne rzeczy nie były wpisywane i dla mnie to było oczywiste, gdyby to nie było wpisane, nie ma do nikogo pretensji. Natomiast okazuje się, bo dlaczego dziwnym trafem nie wycięli pana odnawialnych źródeł energii? Ale mi jest trudno powiedzieć, tak? No, panu jest trudno, a ja mam takie domniemania, że powiem szczerze, no nie wiem, co sobie o tym pomyśli. Można było ten konwent zrobić na kolanach, mógł się pan spotkać z panią wiceburmistrz, rozpisać całą strategię rozwoju gminy Toszek i po co było zapraszać 30 osób, gdzie de facto teraz się okazuje pewne rzeczy istotne dla tej gminy, w myśli niektórych mieszkańców są powycinane. Dziękuję. Czy ktoś już? Strasznie pan coś zasmucił, panie burmistrzu, bo mówi pan, że jest mi obojętność, kto to będzie robił. Gospodarz wiosi zaczyna inaczej. Te drobne roboty daje swoje, bo podatki wracają tam. Pan nawet nie powinien zaproponował tego w naszej gminie, podatki do siebie. Wracając do komisji, to ja dziękuję za zaufanie. Chętnie nie będę uczestniczył, ale proszę pana przewodniczącego, żeby to pana było. Dziękuję. Krzysztof Grabowski. Ja panie burmistrzu i panie przewodniczący zwracam się z takim wnioskiem o rozpatrzenie właśnie tej sprawy w tej sali gimnastycznej w szkole. Jeżeli pan Kuc, tak bardzo chce tej komisji, to jestem za. Ale proszę wziąć pod uwagę właśnie całą gimnastyczną szkołę, ponieważ zostało to wydane około 1 800 000 złotych. Ja wiem o 1 800 000 złotych. Gdzie były burmistrz, pan Lacek Zarzecki, tak wolną ręką wydał sobie te pieniądze. Sala gimnastyczna, czy ona teraz w ogóle nie działa, bo nie ma ogrzewania, więc jeżeli na dworze jest, powiedzmy sobie, temperatura około minusowa, to na sali jest 0 stopni. Latem, ja tam byłem na sali gimnastycznej w maju, weszłem na salę gimnastyczną, było 40 stopni ciepła. W momencie, kiedy jest, jak ogrzewanie działa, jest temperatura minusowa na zewnątrz, na sali gimnastycznej nie ma około 3-4 stopni ciepła. W tej chwili uczniowie ćwiczą na tak zwanej małej sali gimnastycznej po kilka klas, gdzie metry kwadratowe przekładają się na tej ilości tych dzieci. Jest trochę mniej niż mięśniowie mają w swoich celach. Więc ja bym się o to bardziej zwrócił, bo Orlik jest budowany. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać na wiosnę, jak on zostanie otwarty, jak to będzie wyglądać. W tej chwili szkoła ubiega się, czy już nie wiem, czy już nie powołała tej klasy sportowej, bo wiem, że to zostało zmienione w statusie szkoły. Tylko ja się pytam, gdzie ta klasa sportowa ma mieć miejsce, bo nie mamy sali gimnastycznej szkoły podstawowej w ogóle żadnej. Ja kiedyś wnioskowałem pani dyrektor, której w szkole podstawowej o to, żeby nauczyciele przyjeżdżający do szkoły samochodami nie przechodzili przez tą salę gimnastyczną, tak zwaną małą salę, ponieważ tam ćwiczą uczniowie. Zostało mi to powiedziane w ten sposób, że to nie jest sala gimnastyczna, że ona tylko tak została dla tych, powiedzmy, najmniejszych dzieci.
nauczyciele dalej wchodzą tam tędy, do małą salą gimnastyczną, gdzie ćwiczą dzieci od 1 do 3. Ja bym przede wszystkim jeszcze chciał zwrócić uwagę i chciałbym o wyjaśnienie, jak już poruszałem kiedyś, co jest z wnioskiem tak zwanym higienistką w szkole. W szkole dochodzi do bardzo wielu wypadków. Są w statusie szkoły są pewne procedury, które są przez nauczycieli, przynajmniej powinny być przestrzegane, jak to wygląda, no to już rozmawiałem też z panią dyrektor. Wiem tylko tyle, że szkoła wydaje listę uczniów pani higienistce, która zanosi do naszej przewodnik w Toszku. Na pewno za to idą pewne pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia, a higienistka w szkole jest 2 razy w tygodniu. I w momencie, kiedy dochodzi do jakiegokolwiek wypadku w szkole, jest to zaopatrywana pierwsza pomoc, udzielanie pierwszej pomocy jest przez nauczycieli. Potem dzieci są wysyłane same do domu. Dosyć często są niepowiadamiani rodzice o tym, że zaszło do jakiegokolwiek wypadku. I dlatego chciałbym, żeby ja to złożę na piśmie panu przewodniczącemu z tą higienistką, z tą salą gimnastyczną. Chciałbym o pewne wyjaśnienie. Z drugiej strony, jako przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej, chciałbym panu burmistrzowi i radzie podziękować właśnie za tego orlika, o którego ja się domagałem, panie burmistrzu, 4-5 lat temu nawet, od pana Zaszyckiego, żeby wybudował coś takiego, bo powinno na to stać, moim zdaniem. Odpowiedziałem taką, a nie inną odpowiedź. Nie będę panu czytaczył, bo to są słowa odrągające, więc nie będziemy. Ja bym przede wszystkim chciał, żeby właśnie było byłego pana burmistrza, pana Jacka Zaszyckiego, radę, która podpisała się pod tą salą gimnastyczną, doprowadzić do odpowiedzialności karnej, bo to jest działanie na szkodę gminy, to jest działanie na szkodę Skarbu Państwa, to są nasze pieniądze. Taki moje, taki pan. Dziękuję. Ale już pan odpowiem na jedno pytanie. Panu i panu burmistrzowi, że 2 lata temu była powołana taka komisja, widzę, że panowie nie jesteście na bieżąco. Tu siedzi przewodniczący tej komisji. Proszę pan zadać sobie do kolegi. Już komisja była powołana. Specjalna komisja żadna nie była powołana, panie. To już komisja rewizyjna zajmowała się tym rozdziałem. Przepraszam, to panie Kuc, ja panu tylko powiem, że ja z tego co wiem, to została komisja powołana, komisja rewizyjna została powołana, jeżeli chodzi o Zamkowiec. To została powołana. No tak, ale tak. Również debatowaliśmy, bo tam była kwestia, że ale ktoś z nadzoru budowlanego naszej gminy nadzorował te roboty i dokonał zmian. Dobrze, ja myślę, że my panu udzielimy odpowiedzi na piśmie, jeżeli pan złoży, to się prosimy. Szanowni Państwo, no tak się składa, że w końcu nie ma pani dyrektor, tak, szkoły dziurkowej, także myślę, że nie jest w stanie się ustosunkować. Natomiast dobrze, żeby pan to spisał na piśmie, na pewno pan dostanie odpowiedź od nas na piśmie, bo tutaj jest trudno dzisiaj tak na gorąco się odnieść do tych spraw, szczególnie higienistek, bo z tego co nie wiadomo, że higienistka w szkole powinna być tak naprawdę. Jest to do sprawdzenia wszystko, dlatego dobrze, że pan to ujął na piśmie, na pewno pan dostanie wyjaśnienia napisane między innymi przez panią dyrektor, także tutaj jest. To znaczy się dobrze, panie burmistrzu, pani dyrektor nie mogła odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ z tego co ja wiem, gmina pisała jakieś dokumenty, jakąś umowę z przychodnią poselską. No i tutaj tak, bo szkoła nie zatrudnia higienistki jako taką na etacie. To co ja mówię, wygląda, bo myśmy z panią dyrektor rozmawiali, bo ja rozmawiałem z panią dyrektor na ten temat i była pani higienistka, że to wygląda w ten sposób, że szkoła wydaje listę uczniów, która uczęszcza do szkoły, pani higienistce, która to zanosi prawdopodobnie swojej pani doktor, czyli pani doktor Kołodziej. I oni pobierają z tego z Narodowego Funduszu jakieś pieniążki. Jeżeli tak jest, to ja żądam, żeby ta higienistka była na całym etacie, czyli 8 godzin. Zobaczymy się, że ta sprawa zostanie zbadana, to jest pan kierownik ZOPO, także on też na pewno poprzez ten zajmie. Szanowni Państwo, jeżeli już jestem przy głosie, to ja pozwolę wypowiedzieć wolne wnioski. 2 takie ogłoszenia dla Państwa. Pierwsze dla Państwa sołtysu. Zbliża się dzień sołtysa, 11 marca. Serdecznie Państwa zapraszamy tutaj do urzędu na godzinę 16 na takie spotkanie z okazji dnia sołtysa. Także serdecznie wszystkich zapraszamy sołtysów na taką przysłowiową kawę. Natomiast drugie zaproszenie, jednocześnie ogłoszenie. Zapraszamy serdecznie wszystkie panie, oczywiście także w towarzystwie mężczyzn, jeżeli mają taką ochotę.
na koncert 8 marca z okazji Dnia Kobiet. Centrum Kultury Zamek Proszku organizuje koncert na sali Centrywalskiej. Będą grać i śpiewać Kozacy Doniecki, także myślę, że bardzo ciekawy program artystyczny. Zapraszamy serdecznie wszystkie panie, nie tylko w terenie naszej gminy, wszystkie panie serdecznie zapraszamy. Szanowni Państwo, nie powiedziałem na godzinę 18. Koncert 8 marca. Czy ktoś z mieszkańców chciałby zabrać głos? Tuczony. Chciałem po prostu się zapytać, dlaczego podorożały tak od gruntów, tak dużo podorożało. Miał podorożyć mniej, a tutaj jest podorożane o 30%. To jest na mojej 475 metrów dziadków, to jest 150 zł. To mi się wydaje, że to bardzo dużo podorożało. A druga sprawa, chodzi o Orlik, się pyta o Orlika, bo to zmieszczam na trzecim Orlika. I jak widziałem tam, bo ja mówię o tej starej hali, że ta stara hala, że tam było niedopracowane, że tam już 2,5 roku się bijemy o to używanie. Na tym Orliku będzie to samo, bo proszę Państwa, tam była guma, na tym małym boisku była guma wyrywana, to była zimno, było zimno, to prawda, guma miał postawiony, ale było zimno i wiecie panowie, co było, w których miejscach, gdzie tam osiedla widoczała, to było normalnie, zwykłym, żelowskim, to się galopi widuje do pracowania, to mi to po prostu. Jak gdyby ten Orlik po prostu działał inaczej niż ta hala, to trzeba go przede wszystkim dobrze podebrać. I o tam utopimy dużo pieniędzy, tam moje oce na dużo pieniędzy, to tyle. Można tam jakieś pomocy włoską to dostaniemy, albo z pomocą waszej radnej, tej radnej burmistrza, bo rzeczywiście ten piasek tam został ci wezmę, ale rzeczywiście, żeby ten Orlik podebrać, to trzeba jakichś dobrych fałowców i wszystko, bo to tam kamień nie było, a w niebo dziury cztery wykopane, pasy tam i wszystko nimi w rękach instruktora nadzoru. Nie, bo by tak było. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja pozwolę jeszcze każdego Orlika. Tutaj Pan jako jedyny zauważył, że Orlik jeszcze nie jest odebrany, tak? Proszę Państwa, pod tym podpisze się inspektor nadzoru, także spokojnie, jeżeli to będzie nie nadawało się do użycia, to na pewno nie będzie to odebrane. Także tutaj, Szanowni Państwo, ja jestem o to spokojny, proszę mi uwierzyć, że na pewno przez wiele lat to będzie naszym dzieciom służyć, nasza w tym głowa. Co do pierwszego pytania, kwestia podatku. Szanowni Państwo, ja użyję tutaj takiej kombinacji myślowej. Najczęściej Państwo porównujecie nas do naszych sąsiadów, tak? Państwo zawsze mówicie, a w ogóle Bielowsi mają to i to. Przed chwilą też to tu padało, tak? A w Brosławicach mają to i to, a w Rudzińcu mają to i to, a w Pyskowicach to i to. Więc Szanowni Państwo, ja Państwa zachęcam, na stronach internetowych tych gmin są wpisane ich podatki. Ja Państwa zachęcam, żebyście Państwo zobaczyli, ile w tych gminach kosztują grunty pozostałe, bo mówimy tylko o tym jednym elemencie, który został podniesiony z 22 do 35 groszy. Ja Państwu już powiem dzisiaj, Wrocławice 45 groszy, Wielowie 43 grosze, Pyskowice 43 grosze, Sosinkowice 43 grosze, Wilchowice 43 grosze. Cały nasz powiat jest praktycznie na droższy. Tylko Rudziniec ma 33 grosze, my mamy 35 groszy. Ale szanowni Państwo, to nie jest, ja wiem, że to jest, może być dla Państwa, którzy mają szczególnie dużo tych gruntów pozostałych, na dzień dzisiejszy dotkliwe, natomiast to nie są stawki maksymalne. Stawka maksymalna rozdzielana na ten rok jest 45 groszy ten czas, a dwa to jest tylko urealnienie tak naprawdę tych podatków. One nadal u nas są jedne z najniższych w powiecie. Także szanowni Państwo, no, gmina dużo inwestuje, my mamy mniejsze środki na szkoły, dostaliśmy 770 tysięcy mniej subwencji na ten rok. Także no, szanowni Państwo, te środki tutaj dla gminy są potrzebne i ja bym prosił, żeby faktycznie sobie to porównać z innymi gminami powiatu naszego gminnego. Naprawdę te grunty pozostałe nadal są jednymi z najniższych w powiecie. Co prawda nie mamy pani dyrektor szkoły podstawowej, ale mamy kierownika ZOPO. Mamy sezon na rekolekcję i chciałbym zwrócić jedną rzecz uwagę. Mianowicie, nasi uczniowie szkoły i gimnazjum przychodzą do szkoły, są doprowadzani przez nauczycieli, tak powiem, do kościoła i pod nadzorem nauczycieli do szkoły, do autobusu. Jest to bezpieczne. Uczniowie szkoły podstawowej. Na wniosek pani dyrektor, pani Rychał,
na oświadczeniach rodziców, tak, za oświadczeniami rodziców. Rodzic ma obowiązek doprowadzić dziecko do kościoła i ewentualnie odebrać. Jeśli nie, dziecko idzie na własną rękę, wraca do domu. Czy Państwa zdaniem jest to w porządku, jest to normalne, czy nie do końca? Panie kierowniku, prosiłbym o wyprostowanie tego. Proszę pana o dyskusję. Dlatego chciałbym zapytać, czy istnieje taka możliwość, że kwota niepodlegająca przetargowi można by zaoferować naszym tutaj drobnym przedsiębiorcom. W ten sposób o to mi chodzi, bo nie rośnie więcej to pod... Ja od razu panu powiem, co się u nas dzieje. Tak jak pan chce sprawdzić, u nas ostatnie wszystkie inwestycje te małe, poniżej progu przetargowego, to jeżeli tylko jest firma na terenie naszej gminy, to staramy się z usług tych firm korzystać. Tak jak są na to faktury do sprawdzenia w urzędzie. Ostatnie remonty u nas tutaj, malowanie sal, to firma Remontis, tak? Także kwestia mebli, które były montowane, to też są firmy tutaj nasze, tak? Drzwi na dole, to też Remontis. My naprawdę wszystko, co się da, szanowni państwo, co jest pod progiem przetargowym, robimy naszymi firmami. Natomiast no niestety, jak państwo wiecie, ten próg jest bardzo mały i to więcej on się sumuje, tak? Czyli jak my robimy jakiekolwiek na przykład remonty pomieszczeń naszych, to dochodzimy do 56 tysięcy, mimo że następny remont jest tylko za 3 tysiące, to musi być przetarg na te 3 tysiące, tak? Tak mówi prawo, niestety tak musimy robić, także my naprawdę, szanowni państwo, się tutaj no, staramy bardzo, żeby wszystkie rzeczy, które są możliwe, były robione tutaj firmami lokalnymi. Tego mogę panu zagwarantować. Są na to faktury do wglądu u nas w urzędzie. Mówię, że tak jak pan przed chwilą panie burmistrz mówił, to kwoty na 50 tysięcy, czyli później musi być przetarg. Ale nie można powierzyć do następnej firmy. Nie, szanowni państwo, na sąsiedztwie umowa z firmą, my musimy brać pod uwagę urząd. Tak? Część powiedzmy, nie, to jest dzielenie zamówienia i za to burmistrz ma dyscyplinę finansów publicznych. Szanowni państwo, my rozpatrujemy się te ustawy tylko i wyłącznie wszystkie zadania dla urzędu, tak? My je sumujemy. Jeżeli ja kupuję na przykład papier do ksero, tak? To ja go sumuję z tego roku. Nieważne, czy to będzie 15, wiem, czy jedna. Jeżeli przekroczę tą kwotę, obecnie 56 tysięcy z takiem, będę musiał, jeżeli ktoś nie może robić. Niestety to jest dzielenie zamówienia, ustawa tego zadania. Ale na to, że pana radny prosił, jakbyś mógł odbyło się, że może tam pomagać, uczestniczyć. Jeżeli tam było, umówmy się na oferta nieuzupełniona, któreś pytanie, które pan tam zadał, że tam ta firma daje jeszcze umówić i tak dalej, to trzeba zapytać, to czy jest w stanie kontynuować dalej. Proszę państwa, też powiedziałem sobie trzeci raz dzisiaj, tak? Że sesja nie jest na to miejscem, ale to jest trzeci raz dzisiaj. Jeżeli pan tam naprawdę ma ochotę, może z nami na te spotkanie jeździć, tak? Ten wykaz jest w internecie, może zadzwonić, może przyjść, porozmawiać i opytać i na pewno będzie miał możliwość. Ja nie chcę już teraz, bo jest tak naprawdę został ostatni tydzień tych spotkań, już prawie 2 tygodnie mamy ze sobą. Zapraszam, po rozstrzygnięciu przetargu będą kolejne spotkania. Nie ma problemu, żeby pan Klapa zaoferował swoje usługi. Dziękujemy. Proszę o przedstawienie. Moje nazwisko Jędrysik, jestem mieszkańcem ulicy Górnośląskiej. Moje pytanie jest takie. Do ochrony środowiska. Tam jest kilkanaście drzew na ulicy Górnośląskiej i jest 13 drzew oznaczonych numerkami. Podejrzewam, że to jest do kasacji te drzewa. Mam pytanie. Dlaczego to jest skasowane, czy tam się cztery drzewa, nie jestem specjalistą, ale wydaje mi się, że cztery drzewa nadają się do wycinki, a reszta powinno być zachowane. Mam pytanie do ochrony środowiska. Ochrona środowiska, podejrzewam, że to ona wydaje zezwolenia na wycinkę. Zgoda, stare drzewa wycinać. Mam pytanie, ile jest wydanych zezwoleń i ile drzewek nowych się sadzi? Bo drzewa to są tak choćby fusa od człowieka. Dotyczy do nas wszystkich. Dziękuję. Szanowni państwo, ja myślę, że ja nie muszę państwu tłumaczyć, że na drzewach trochę się znam, że z drzewami miałem do czynienia, że mam skończony studio, także myślę, że akurat w tej dziedzinie państwo wierzycie mi na słowo. To są drzewa przy drodze wojewódzkiej i powiatowej, tak, które są wyznaczone do wycinki. Szanowni państwo, tutaj odbywa się sprawa w sposób prosty. Pan nie ochrona środowiska, a burmistrz wydaje decyzję pozwalającą na wycinkę drzew. Co do tych drzew, szanowni państwo, to właściciel posesji występuje do burmistrza z wnioskiem o wycinkę drzew.
burmistrz może pan tą decyzję podjąć, może ona być pozytywna lub może być negatywna. Jeżeli chodzi o te drzewa, które są wyznaczone obecnie do wycinki, one są związane z projektem modernizacji między innymi tej drogi 97 z Wielowsi do Toszka. Ten odcinek ma być w najbliższych 2 latach wyremontowany, przebudowany i najczęściej te drzewa stanowią zagrożenie, ponieważ są w pasie drogowym i one powinny być wycięte. Ja panu tylko chcę uspokoić, że procedura jest następująca. Burmistrz wydaje decyzję pozytywną na wycinkę drzewa, po czym nalicza dosyć wysokie opłaty środowiskowe. Jeżeli firma i jednocześnie pod spodem jest mianka, że jeżeli firma posadzi odpowiednią ilość drzew za wycięte drzewa, my to sprawdzimy, to ta opłata nie będzie naliczana, tak? Czyli w tym momencie, szanowni państwo, na pewno jest tak, że za każde wycięte drzewo, przynajmniej jedno drzewo następne jest sadzone. O to możecie być państwo spokojni, bo tego pilnujemy, bo myślę, że po pierwsze akurat to drzew, zarówno ja, jak i ten czynnik możemy tutaj na tej sali najwięcej powiedzieć. A po drugie naprawdę zależy nam na tym, żeby troszkę było dużo zieleni, bo ja na przykład osobiście bardzo mocno ubolewam nad tym, co zostało zrobione kilka lat temu w okolicach rynku. Zostały wszystkie drzewa wycięte, wyrzucone, było ładnie, dla mnie obecnie jest brzydko, tak? I co więcej, ja państwu powiem, że obecnie po ekspertyzach naszego budynku tutaj urzędu, ponieważ też przygotowujemy się do złożenia projektu na dofinansowanie gminy, na rewitalizację całego nazwijmy to otoczenia rynku i samego rynku, jest zgłoszony obecnie duży projekt na 20 milionów złotych do nowej perspektywy 2015-2020 na całkowitą rewitalizację całego tutaj centrum rynku i wokół rynku, czyli odnowienie fasadu rynku, dachów, wszystkich dróg. Między innymi mam nadzieję, że uda się przywrócić zieleń na tych drogach, gdzie to zostało wycięte. Jest to wspólny projekt gmin Toszek, Pyskowice, Wielowieś i Ludziniec. Czwórkę prowadzimy taki duży projekt w subregionie centralnym. Toszek został liderem tego projektu, także myślę, że to też dobrze o nas świadczy, pokazuje, że wójtowie, burmistrzowie, którzy wiele lat już działają na swoim stanowisku, no zdecydowali się powierzyć to zadanie nam, którzy dopiero 2 lata działamy, ale myślę, że nasze wyniki, pozyskane środki unijne pokazują, że jesteśmy skuteczni, że jesteśmy w stanie to przeprowadzić. Tak, szanowni państwo, ja tutaj chcę państwa uspokoić, jeżeli chodzi o drzewa, to naprawdę każda kwestia jest rozpatrywana indywidualnie i urzędnicy do każdego, przed każdą decyzją moją jeżdżą, ona jest dokumentowana, natomiast no, moje zdanie jest takie, że na dzień dzisiejszy, jeżeli drzewa zagrażają bezpieczeństwu ruchu, tak, życie ludzi jest najważniejsze i tutaj no, w pasie drogowym, jeżeli będzie przebudowana droga, ona będzie mniej wypadkowa, będą zgrzewania bezkolizyjne, to w tym momencie ja myślę, że dla mnie osobiście nie ma dyskusji, tak? Te drzewa z tego pasu drogowego muszą zniknąć, one będą posadzone gdzie indziej. Kwestii takiej, że panu burmistrzu ekologii, ja bym bardzo prosił jeszcze, żeby bezpośrednio do pana, żeby rady, do pani burmistrz przede wszystkim, jeżeli chodzi o ochronę środowiska. Tu w okolicach właśnie rynku jest park, gdzie są te działki takie ogrodowe, nazwijmy to tak. Ja już kiedyś, w tamtym roku, prosiłem panie, które się tym zajmują w urzędzie, żeby przeprowadzić jakąkolwiek kontrolę. Tam w tej chwili jest wysypisko śmieci. To już nie są działki ogrodnicze, tylko to jest wysypisko śmieci. Od czasu do czasu ktoś to tam podpali i można sprawdzić w straży miejskiej. Tam przynajmniej 4 do 5 razy w roku jedzie i straży to gasi. Jest to niebezpieczeństwo, bo to jest bardzo bliskie okolicy właśnie parku. Jak przyjedzie, jak się podpali, to nawet bym musiał przez swoje podwórko włączyć, rozłożyć, bo nie ma jak. Nie ma kwestii dojazdu, to jest bardzo ciężko. Tutaj ta kwestia jest na bieżąco monitorowana, tak? Także my postaramy się, żeby to faktycznie było. Ja pana zaproszę do siebie. Było upilnowane, natomiast no jest to na pewno. Ja mam nadzieję, że w momencie, kiedy od 1 lipca będzie życie, no bo ustawa wszystkich mieszkańców będą płacić za śmieci, no to po prostu nie będą mieli wysypywać gdzie bądź, tak? Bo będą mogli je wystawić na drogę i w tym momencie. To znaczy, że tu nie chodzi o wysypanie. W momencie będziemy mieli porządek, tak? Że miejsca, gdzie do tej pory przywożą gdzieś zewnątrz te odpady. Nie, tu nie chodzi o wysypywanie śmieci, takich śmieci, tylko po prostu, których normalny człowiek wysypuje do kuba, bo to jest na przykład jeden z panów mieszkańców Troszka, mieszka na osiedlu prawdopodobnie, że pana zwozi różnego rodzaju płyty, gumolity,
silniku Molityka są beczki po olejach 200-litrowe. Tam jest składowane wszystko. On z tych płyt, z tych gumolitów zbija sobie szopki, nie szopki. Jest taki bałagan, że to jest ogłem. No, to jest bezpośrednio z granicą z moją działką. Ja to widzę na co dzień. Pan, jak to się podpali, to jest tragedia. Nie? To mamy drugi gumitek. Z tego, znaczy pamiętajmy, na pewno tam w zeszłym roku sprzątaliście, bo mówiłem, będzie i remontist dla nas tam tą okolicę. Sprzątaliście z harcerzami, tak. Nie, remontist tam pewne rzeczy też wnosił bardzo, natomiast ja myślę, że po zimie po prostu są nowe, tak, rozumiem, nawiedzione. Nie, panie burmistrzu, nie rozumiemy się. Nie rozumiemy się. My tak? Na pewno to odwiedzimy, tak, to miejsce. No to ja zapraszam do siebie. Że Tomek. Może w tym tygodniu, najpóźniej w przyszłym tygodniu, na pewno tam się ktoś pojawi i zrobimy sobie też dokumentację fotograficzną, także na pewno na tą sprawą się pochylimy. Dziękuję. Można jeszcze? No proszę. Panie burmistrzu, ja dziękuję za te drzewa, które na Górnym Śląskim są. Mam to wyjaśnione. Ale mnie chodziło pytanie, ile urząd wydał ze zwolenia na wycinkę drzew i ile urząd nasadził drzew. I to nam jeszcze. Teraz w niedzielę. Proszę mi pozwolić skończyć. Teraz w niedzielę byłem w Zarczoszewskim cmentarzu katolickim takim i tak cały park i nad potokiem. Proszę tam sobie i sprawdzić, tam jest około 100 pni. Niektóre pni są blisko ziemi, a niektóre wnet nad ziemią. Kto to zezwolił na taką wycinkę? O to mi chodzi najbardziej. Szanowni Państwo, mi jest trudno powiedzieć, bo tych decyzji jest dużo, tak? Natomiast ja Pana mogę zapewnić, po pierwsze, jeżeli ja wydaję decyzję, to nie ja sadzę to drzewo, tylko sadzi osoba, która wycina drzewo, tak? Bo taka jest zasada. Wycina drzewo, sadzi zdanie następne. My tylko kontrolujemy, czy te drzewa są nasadzone. To jest raz. Dwa, jeżeli chodzi o park, to faktycznie te drzewa są wycięte, jest to nam sprawa znana, ale jest to wycięte nielegalnie, jest sprawa, była sprawa zgłaszana na policję. Tam toczyły się dochodzenia, tak, także myślę, że tutaj gdzieś na sesji tego czasu ta kwestia się przewijała już, tak? Także, proszę Państwa, my też nie mamy możliwości, bo ja myślę, że nie jest to możliwe, żeby burmistrz przy każdym drzewie siedział i pilnował, czy mieszkańcy czasem go nie wypchną nielegalnie. Natomiast na dzień dzisiejszy tamta sprawa była zgłoszona do policji, no niestety policja nie wykryła sprawców tego procederu. Natomiast my uczulamy mieszkańców okolicy tam, żeby jak coś się dzieje do nas, no po prostu zgłaszali te kwestie i my staramy się reagować. Natomiast na pewno nie ma takiej możliwości na terenie gminy, że ktoś dostanie ode mnie legalnie pozwolenie na wycinkę i nie nasadzi nowych drzew. Tak, w tym momencie my naliczamy tą opłatę, a proszę nam wierzyć, są grube tysiące złotych, także każdy posadzi te drzewka, bo nie kosztuje to wiele. A tak musi zapłacić względem gminy grube tysiące złotych. W tym rejonie też, nie wiem, może o to chodzi, jest kwestia iglastu, tak? Firma wycięła drzewa, nie nasadziła je, ale ma naliczoną opłatę. Ma naliczoną opłatę, także tą karną opłatę. A my nic więcej na ten czas nie możemy zrobić. Jeszcze tylko dodam, żeby Pan nie odniósł wrażenia, że gmina też nie sadzi drzewa. Jeżeli my wycinamy drzewa czasami na naszych działkach gminnych, dostajemy pozwolenie od starosty i także jako gmina nasadzamy te drzewa. Tak? Także tutaj sprawozdania piszemy. Oprócz tego myślę, że nie ma problemu. Do tej pory też staraliśmy się, aby sołectwa szczególnie, które chciały drzewa dostać, drzewa dostały. W Pisarzowicach była akcja nasadzania tych drzew. Także myślę, że tych drzew akurat w naszej gminie sadzi się stosunkowo dużo, a na pewno się więcej sadzi niż wycina. Dziękujemy. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Ja jeszcze chciałbym, tylko że Pan Przewodniczący powołał to komisję, co mówiłem, bo że żeby sam powoływał, nie jest to koniec mój przywatnej Polki. My musimy przygotować uchwałę, ja nie jestem w stanie do tego przygotować. No właśnie, o to decyzja. Dobrze, tutaj tylko do Pana prośbę, żeby decyzyjnie określić zadanie tej komisji. Jeżeli na następnym, myślę, że na komisjach przedyskutujemy, to jeszcze jaki będzie zakres tego działania tej komisji, także... Ja myślę, że powinniśmy, tak jak tu panowie sugerowali te dwie sprawy, wziąć salę gimnastyczną to i kompleksowo, to na proszę. Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos? Nie widzę, a więc zamykam sesję Rady Miejskiej w Toszku. Życzę...